Siemaneczko, cześć, cześć, Czeski z tej strony i będziemy grać w nową gierkę. Halo of the Kingdom, The Lost Tales 2. Powiem szczerze, że dopiero niedawno się natknąłem na demo tej gierki. Ona dzisiaj w ogóle wyszła, jak to nagrywam. Znaczy nie dzisiaj, no, za kilka dni temu. Natknąłem się na demo, tak sobie zagrałem. I jest mega taka relaksująca. Głównie się klika tutaj tak naprawdę, ale chodzi o samą opowieść tutaj, która jest zawarta. I to jest już podobno piąta część w ogóle z tej serii. Aczkolwiek, tak jak autorzy piszą, bohaterowie każdej serii nie są w ogóle powiązani ze sobą. Tam podobno można spotkać jakichś pobocznych pobocznych ludzi, którzy można mogą być też w innych częściach, ale jakby nie są ich historie w ogóle powiązane ze sobą, nie? I zrobię taki eksperyment, bo nie wiem, czy to będzie się wam dobrze oglądało. No zobaczymy, nakręcimy tutaj tą serię, zobaczymy zresztą graj, włączymy już. O kurczę, ale zapamiętało. Zapamiętało moją grę. No nie dobrze. Czy można jakoś zresetować tę grę? Nowa gra. O, bo tak, nowa gra, dobra. Tak, kliknąłem. To właśnie było tam już zapamiętało, jak ja grałem w demko. To też jest dosyć spoko. Ale zrobimy sobie nową grę od początku, żebyśmy, że też. No oczywiście, że twoje zostaną utracone, ale tak chcę to zrobić. No i zobaczymy, jak się będzie to oglądać. Jeżeli faktycznie. Jeżeli faktycznie będzie jakieś duże zainteresowanie tą grą, to być może w przyszłości ogramy jeszcze wcześniejsze części. Zobaczymy, zobaczymy. Lubię poranne spacery po dziedzińcu, kiedy większość ludzi jeszcze śpi. Tyle tam spokoju i ciszy, słuchać tylko krzątaninę w kuchni. Kucharka przygotowuje już śniadanie. Dzień dobry, Kassandro, jak się masz? No właśnie, bo jesteśmy księżniczką. I Filip, syn kucharski, tu jest. To mój najlepszy przyjaciel. Prawdę mówiąc, jest jedyną osobą w moim wieku, która mieszka w pałacu. Zawsze z nim świetnie bawiłam. To się bawiliście. Słyszałem, że w pałacu będzie się dziś narada. Mama ugotuje specjalne potrawy na obiad. Nic nie wiem o żadnej paradzie. Z tego, co mi wiadomo, mam dziś tylko przeraźliwie nudne zajęcia z etykiety. No pięknie. Jesteś księżniczką i nie wiesz, że będzie narada? Ach, wasza królewska wysokość. Filip nagle zaczął się zachować oficjalnie. To oznacza tylko jedno. Moja mama jest w pobliżu. No i mamy. Kassandro, moja córko, chodź tu. No i mamy. Mamusie. Wszędzie cię szukałam. Musimy porozmawiać. Moja matka mówi mi o nadchodzącej naradzie, która zacznie się za kilka godzin. Odwiedzi nas Fendrel, mag z północy. Ja, jako księżniczka, nie mogę się tego przegapić. Proszę, nie spóźnij się. Wiesz, że nie lubię, jak się spóźniasz. Świetnie. Przynajmniej mogę opuścić lekcję dworskiej etykiety. Przez całe rano mogę robić, co chcę. No dobra, czyli widzicie, teraz musimy z powrotem do syna kucharki. Wasza królewska wysokość. Filip dyskretnie zerka w stronę pałacu, a kiedy widzi, że moja matka już poszła, w końcu przestaje być formalny. Kassandro, mam coś dla ciebie. Filip daje mi ciasto, które upiekła jego mama. Wygląda smacznie. Odłożę je i zjem później. Muszę iść. Do zobaczenia. Zanim zacznie się narada, mam jeszcze parę godzin wolnego czasu. Wybieram się nad staw. No okej, okay. I generalnie jak widzicie tutaj klikamy. Na razie to taki jest a la samouczek. Pokazuje nam gdzie co, jak klikać musimy, nie? No dobra, to idziemy nad stawik. I proszę bardzo. Tu jakiś kuń. Tu mamy panią alchemiczkę. Księżniczka Kassandra, dzień dobry. Kwiaciarka musi zebrać kwiaty, żeby mogła udekorować pałac. Chętnie jej w tym pomogę. Lubię tę pracę. Czy chcesz mi pomóc? To miło z twojej strony. Kwiaciarka daje mi swój sierp. Będę go potrzebować przy zrywaniu kwiatów.
Muszę zerwać nocne kwiaty i ognisne kwiaty. Czyli musimy teraz pozbierać po prostu te kwiaty, nie? No i, widzicie, macie takie jakby pozaznaczone nawet, gdzie można zrywać te kwiaty. I to kosztuje... Nie wiem, jak to nazwać. Siła. No siłę tutaj mam. Ja mam 4 jakby siły, a wymagane jest 4, nie? To taka trochę stamina, że... Wiecie, o co chodzi, nie? No i zobaczcie, na przykład już tu nie mam, nie? Siły. Muszę nabrać sił, nie? Jadłam dziś śniadania. Zjem ciasto, które dało mi Filip. No właśnie, nie ma, jeżeli nie mamy tej siły, jakby mi to bardziej taka stamina paksowała, nie? No to po prostu jemy coś, co mamy. I proszę bardzo, tutaj to wam daje 12 siły. I przegryzione ciasteczko. I możemy dalej zbierać kwiaty. Myślę, że już zebrałem wystarczająco dużo kwiatów. Niech je policzę. 44. A, no właśnie, tutaj macie też ekwipunek. Możecie zobaczyć, co mamy. O, mamy kasiurki. 45 złotych monet. Też jest, ile mamy tej staminy tak zwanej. Sławy. No, sierp mamy. No i te kwiaty, bo sierp przewyglądam na ta kwaciarka sama, nie? No dobra, to idziemy. Tak, proszę bardzo. Dziękuję ci za pomoc. Chętnie pomogłam kwiaciarce. Podoba mi się praca przy kwiatach. Jest to jedno z tych zajęć, które popiera też moja mama. No proszę. Czyli... O, i widzicie, i teraz dostaliśmy sierp. I możemy po prostu sobie zbierać miodne kwiaty i też umiejętność zielarstwo tutaj dostajemy. Ja jestem taki, że ja lubię zbierać wszystko, tak więc nie ma to tamto. To jeszcze coś można pozbierać? Nie, to jest na razie zaznaczone, tam później będzie takie tak zwane... O, można na przykład tutaj pozbierać jeszcze... Ciach. Tu kwiaty jeszcze mogę pozbierać. Nie omieszkam je zostawić, bo może będą potrzebne po coś później. Dobra, idziemy porozmawiać z Filipem, bo więcej nic nie możemy zrobić. Cześć, Kazando! Proszę, czy możesz mi pomóc? Cześć, już znowu dodam kanał. Filip potrzebuje kosza pełnego jabłek. Chętnie pomogę mu zebrać jabłka. Mam tylko nadzieję, że moja mama nas nie zobaczy. Według niej księżnicy nie wypada wspinać się po drzewie. Ej, Filip, dasz mi drabiny? No, dobra. O, ale proszę bardzo, nie mamy żywności, nie mamy staminy. Ale... No właśnie. Idziemy do kuchni. Witaj, księżniczko Kassandro. Jeśli jesteś głodna, weź sobie jedzenie z półki. No właśnie, i możemy tutaj sobie zakosić jedzonko. O, na przykład chlebek, mleko. I proszę bardzo. I mamy już 14 staminy. Tak, po jabłuszka. W sumie to zebraliśmy cały komplet jakichś owoców, nie? No ale zrobiliśmy to. Filip potrzebuje kosza pełnego jabłek. Chętnie pomogę mu zebrać jabłka. Mam tylko nadzieję, że moja mama nas nie zobaczy. Dobra, a to już czytaliśmy. Proszę bardzo. Koniec. Doskonale. Całkiem przyzwoicie jak na księżniczkę. Filip nigdy nie przegapi okazji, aby ze mnie zażartować. Ale już go przejrzałam. Chyba próbuje mnie tym oczarować. Zrywanie owoców z drzew i krzewów jest pracochłonne, ale rezultatem jest zawsze smaczna nagroda. No proszę. I widzicie teraz, ale nawet nie musimy wchodzić na drzewa, żeby zbierać, nie? Te na przykład soczyste jagody możemy tu zbierać. O, i proszę bardzo. Tutaj też jagody. Ciach. I tu lecznicze jagody. No proszę. To co, teraz ciach i do pani kucharki. Pieczyste. O, Kassandro, potrzebuję pomocy. Mama Filipa robi pyszny deser jagodowy. Do jego zrobienia potrzebuje tuzina soczystych jagód. Filip gdzieś poszedł i nie ma jej kto pomóc. No dobrze, czyli co, Filip, kurde,
się obija, a my musimy pozbierać jagody. Ale pozbieramy jeszcze tutaj też gruszki na wierzbie. Jabłka. O, nie mamy sił, ale proszę bardzo, pieczyste. Mniam, mniam, mniam. Zbieramy owoce. Zbieramy tutaj te jagody. O, tu jeszcze też jest. Tutaj teraz co? Ciach. A, to są te jagody dla kucharki, nie? I jeszcze te lecznicze. Tu mamy stajedny. Wasza królewska wysokość, mamy tu poważny problem. Stajedny martwi się o królewskie konie. Od wczesnego ranka są niespokojne, jakby przeczuwał coś złego. Może lecznicze eliksiry je uspokoją. Stajedny już kiedyś próbował takiej kuracji i pomogła. I byśmy potrzebowali... trzech leczniczy. O, tu jeszcze możemy też zabrać. Trzech leczniczych miksturek, ale je możemy zrobić tutaj. O, tu też możemy zebrać. To się odnawia co jakiś czas, czy... jak to działa? Nie wiem. Dobra, ale to pierw pójdźmy może zrobić to... O, questik sobie. O, przy okazji weźmiemy żarełko. O, znowu pieczyste. Ciach. I mamy. Dziękuję, moja słodka dziewczyno. Weź to jako nagrodę. O, miodzik. Chętnie pomogłam mamie Filipa. Ciekawe, gdzie się podziewa Filip. Jest zawsze przecież tyle roboty w kuchni. Oj, dostaliśmy punkt sławy. Ale zróbmy teraz... Księżniczka Kassandra, a czym mogę służyć? Kwiaciarka może zrobić lecznicze eliksiry z kwiatów i jagód. Hmm? I co? Zrobimy... jeden, drugi, trzeci. No, ja zróbmy czwarty nawet. Może się przyda ten eliksir jeszcze gdzieś, nie? No i co? Do stajednego teraz. Chyba stajedny. Masz. Ulecz konia. Dziękuję, wasza wysokość. Może to pomoże. A może to nie pomoże. Mam nadzieję, że konie wydobrzają. Lubię wszystkie zwierzęta. A co? O. O, dzwony zabiły w samo południe. Muszę się spieszyć na naradę. Mama się pognieła, jeśli się spóźnię. Ale zbierzmy jeszcze tu. O, mamy jakieś jagódki. Ciach. Do wora. Pójdźmy do kuchni jeszcze. Zbierzmy żarełko. O, jagody tylko. Babo. Coś te żarcie. O, jest mamuśka tutaj. Kassandro, chodź szybko. Spójrz tylko na siebie, jesteś cała brudna. Co ty robiłaś? Musimy cię szybko wyczyścić, żeby zdążyć na naradę. Moja matka jest na mnie zła, bo zauważa, że wykonałam pracę służącego. Teraz znów jesteś czysta. Narada wkrótce się rozpocznie. Musimy iść. No proszę. I tu już jakiś... już ten jakiś kurde wygląda jak jakiś... zły mag. O, nie zdążyliśmy przeczytać. Jesteśmy zaszczyceni, mistrzu Fendrelu. Już dawno nie odwiedzał nas żaden mag z północy. To dziwne, szczególnie zważywszy na to, jak cenny magiczny przedmiot macie tutaj. Ta zbroja bogów jest wspomniana w wielu legendach. Ale nikt nie zna jej prawdziwej natury. Gdybyście tylko pozwolili mi... O, spójrz, nadchodzi królowa z moją drogą córką Kassandrą. Kurde, czy to... zostanie zapisana? To dobrze, bo ja chciałem zobaczyć... czy jest możliwość w ustawieniach, żeby nie uciekał nam tekst. Nie, niestety. Bo czasami chciałbym się zatrzymać nie, przy jakimś tekście czy coś, ale dobra, no trudno. Droga, niech ci przedstawię mistrza Fendrela. Jestem zaszczycony, wasza wysokość. Witaj, mistrzu Fendrelu. Przepraszam za spóźnienie. Uch, ale brzydał z tego Fendrela. Jeśli wszyscy magowie są tacy brzydcy, w życiu nie chcę już widzieć żadnego innego. Brzydal.
Właściwie to ja przybyłem wcześniej, więc to ja powinienem przyprosić. Niech przekaże wam dar z cechu magów północy. Mistrz Fendrel podał mojemu ojcu drogocenny kryształ. Chyba moje pierwsze wrażenie o mistrzu magów było niewłaściwe. Zdaje się być mądrym i szacownym człowiekiem. O, dał kryształ, to już jej się spodobał, nie? Ładny już, nie? W imieniu całego naszego królestwa dziękuję ci, mistrzu Fendrelu. Mistrzu Fendrelu, czemu zawdzięczamy przyjemność goszczenia cię u nas? Powód mojej wizyty jest czysto akademicki i stoi dokładnie przed nami. Zbroja bogów. Chciałbym zgłębić jej magiczną naturę. Zbroja bogów to prawdopodobnie najrzadszy przedmiot w naszym królestwie. Według legendy, ktokolwiek ją włoży, staje się niepokonany. To dziedzictwo królów, które ma strzec nasze królestwo w trudnych czasach. Coś podejrzewam, że to ten tutaj o coś wykombinuje. Moim zdaniem to tylko jakaś stara, błyszcząca zbroja, ale mój ojciec przysiągłby na tą legendę. Założę się, że nie pozwoli mistrzowi magów nawet jej dotknąć. Nie, mistrzu Fendrelu, z całym szacunkiem dla cechu magów, nikt nie powinien nawet tknąć zbroi bogów. Przepraszam, wasza wysokość, nie miałem zamiaru łamać żadnej waszej tradycji. Możemy chociaż porozmawiać o tych starych legendach? Psst, Kassandra! Filip stoi przy wejściu do holu i pokazuje, żebym za nim poszła. Czyli co? My sobie nie posłuchamy o legendzie zbroi. No trudno. Za mną. Filip chce, żebym za nim poszła. Kto wie, o co mu chodzi tym razem? Właściwie naprawdę nie chcę słuchać legend o zbroi bogów. Już czas dyskretnie się wymknąć. No, będziesz tego żałować później pewnie. Dobra, pójdźmy jeszcze. Nie ma już żerełka. Ale smuteczek. Nie ma za co, Kassandru. Uwolniłem cię od tej nudnej narady. Filip ma rację. Myśl o słuchaniu tego brzydkiego maga całymi godzinami brzmi okropnie. Mam nadzieję, że mój ojciec nie będzie zły, że opuściłam naradę. Mam pomysł na świetną przygodę. Za mną. Jak on tak powiedział, coś przeczuwam kłopoty. Zbieramy jagódki oczywiście. Właściwie to za dwa... Plus 4 daje, tak? Rozumiem. Staminy. No to, kurde, za dwa zebrania mamy... 4 razy więcej. Nie, nawet więcej. Bo mamy 12... Kassandro, nie uwierzysz, że to odkryłem. Bo mamy, czekajcie, bo 4 razy 4... 16? Za dwa ten? To jest niezły interes, zbierać te jagody. Filip znalazł dziurę w piwnicy prowadzącą poza miasto. Proponuję, żebyśmy wybrali się na małą przygodę poza mury miasta. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie bądź takim tchórzem, jesteś księżniczką, możesz robić wszystko. Muszę przyznać, że krótka wycieczka za miasto brzmi dobrze. Rzadko wolno mi samej opuszczać pałac, a nawet wtedy podąża za mną strażnik. Decyduję się iść, ale najpierw muszę zdobyć jakieś zwyczajne ubrania. Nie mogę wyjść na zewnątrz ubrana jak księżniczka. No to co? Idziemy po ubrania. Jakie mamy ubrania? Tu pewnie. O, widzę już. Mam jeszcze żarełko? Nie. Już nie gotują. Kurczę, szkoda. Tych już też nie zrobimy. Księżniczka Kassandra, dajcie mi znać, jeśli mogę w czymś pomóc. Magazynier może mi sprzedać zwykłe ubrania, jednak nie mogę wziąć ich bez zapłaty. Magazynier mógłby mieć przez za to kłopoty. Czyli muszę kupić, niestety. Dobra. To był zaszczyt robić z tobą interesy. Proszę magazyniera, żeby nikomu nie mówił. Gdyby moja matka dowiedziała się, że kupiłem zwyczajną suknię pokojówki, zostałabym na cały tydzień zamknięta z podręcznikiem etykiety w swoim pokoju. No trudno, się mówi. Raz kuzi śmierć. Idziemy do Filipa. Muszę przyznać, że krótka wycieczka za miasto brzmi dobrze. Rzadko wolno mi samej opuszczać pałac. A nawet wtedy podąża za mną strażnik. Decyduję się iść, ale najpierw muszę zdobyć jakieś zwyczajne ubrania. Aha, dobra. To już przecież czytaliśmy, nie? Muszę się przyzwyczaić, że jak klikam
jeszcze raz, no to już bez sensu. Nie martw się, Cassandro, to będzie zabawa, nikt się o tym nie dowie. No, to się przekonamy zaraz, czy się nikt nie dowie. U, piwnice. No i co? Mamy teraz tak, tu mamy wyjście do ogrodu. Filip, uważaj, jest ciemno, a tu są jakieś nietoperze. Filip pokaże ci drogę wychodzącą z pałacu, ale musimy być ostrożni. No okej, okay. Tu mamy, widzicie, już jakąś walkę. Walka jest dosyć prosta, po prostu. Walczyli, nie? Ale przeszukajmy pierw tutaj zapasy, czyli mamy tak, nagrodę truciznę i laskę pasterską. Może się przyda. No walka polega na tym, że musimy mieć sztylet i musimy mieć staminę, nie? Uważaj, Cassandro! Filip dał mi swój sztylet, żebym mogła bronić się przed szczurami. Chodźmy, zabijemy tego szczura razem. Ten Filip to jakiś sadysta jest. Co to ma być, kurde? Niam, niam, niam. Pieczyste, zjedzone. Ciach, ciach, sztyletem go. Świetnie, Cassandro, jesteś dobrą wojowniczką. Filip może być zaskoczony, ale nie boję się walki. Mój ojciec regularnie uczy mnie samoobrony. A tu już pająk. Dobra, co to? Klucz. Czy my znajdziemy gdzieś klucz? Może tu. O, jest klucz. Zbieramy. Może tu coś fajnego znajdziemy. O, proszę, żeby szuryburu. O, tarcza. Pochodnia. I nóż. O, teraz możemy taki wild, nie? Bez tarczy tam. Nożem i sztyletem naraz. I ciach, o. Sztylet, pochodnia. A, to i tak musieliśmy tutaj wejść, żeby znaleźć pochodnie, nie? I co my tu mamy? Worek z jadem. No dobrze, to co, idziemy dalej. O, szczur. No to szczura to ciachniemy łatwo sztyletem. Ciach. No i pająka też. O, dobra, nie mamy. Nie mamy, ale mamy. Proszę bardzo. Ciach. I po sprawie. Tu jest więcej pająków niż poprzednio. Filip, chcesz przez tą dziurę? O, 25 staminy potrzebuje masz. Gdzie on mnie prowadzi, żeby takie... Dobra, weźmiemy sobie już takie... O, 50. Ciach. Jakiś znowu szczur, tu nie topesz. Nie toperzasz sztyletem, no to tak w locie go trafimy, nie? O, proszę bardzo. Nagroda, ząb. Ząb nie toperza. Pewnie się do czegoś przyda. Zarażony szczur. O, tutaj truciznę potrzebowaliśmy. Żeby przejść dalej, dobra. To jest to, co znaleźliśmy gdzieś? Świetnie, jesteśmy już na końcu jaskini. Tam jest wyjście. O, misiu. Biegnij, Cassandro, tam jest niedźwiedź. O! Szybko, uciekajmy. O, i co? I się zawaliło. Auć, to boli. Dawaj, Filip, nie bądź pierdoła. Dobra, zbierzemy tu, co jeszcze możemy. No, kiwie, o, kwiatki. Co czyste jagody, no to musimy, bo to jest, kurde, żarełko dobre. O, soczyste jagody, mniam, mniam, mniam. Uuu, ile tu jagód teraz upadło. Moja noga, a tak bardzo boli. Noga Filipa jest poraniona. Filip nie może chodzić, tylko siedzi w bólu przy zrujnowanej jaskini. Sama nie mogę pomóc Filipowi, więc muszę znaleźć kogoś, kto by mógł opatrzyć ranę. Dobra, czyli musimy znaleźć kogoś. Aha. Proszę bardzo, krzaki możemy nożem pociachać. Ciachu, ciachu, rachu, ciachu i postrachu. O! Uważaj! Przepraszam, prawie cię poszczyliłem. Co tu robisz? O, a co to jakiś... Myśliwy? Dobra, pierw pozbierajmy. Jagódki, kwiatki miodne. Proszę bardzo. Bo to się
zawsze się przydaje. Ile mamy tam stamin? Mamy jeszcze 23, dobra. Jest to Brent, myśliwy z zachodu. Jeszcze raz przepraszam, że do ciebie strzelałem. Poznaję myśliwego Brenta. Prawie mnie postrzelił, kiedy przedzierałem się przez zarośla. Prawdopodobnie wziął mnie za zająca. Takie długie uszy masz? Kim jesteście? Lepiej nie powiem Brentowi, że jestem księżniczką. Nie wiem, czy mogę mu zaufać. Więc jesteś włóczęgą. Nie musisz się mnie obawiać. Właściwie o mnie też można tak powiedzieć. Mówię Brentowi, że mój przyjaciel Filip jest ranny i odpoczywa przy jaskini. Potrzebuje pomocy. Nie martw się, włóczęgo. Pomogę twojemu przyjacielowi. Rachu ciachu. Cześć, Filipie. Mam na imię Brent. Spróbuję ci pomóc. Auć, to boli. No dobra, pomogli mu. Tu jest jakiś lis w ogóle i zajac. Pomoc zrobiona. Trzymaj się, Filipie. Zabandażuję twoją ranę. Rachu ciachu. Lepiej? Tak, dziękuję wam. Brent opatrzył nogę Filipa. Teraz Filip musi odpocząć przynajmniej przez jeden dzień, zanim będzie mógł normalnie chodzić. No dobra, to... Musimy tu rozbić obozowisko. Brent prosi mnie o zebranie suchego drewna na rozpałkę, podczas gdy on będzie miał oko na Filipa i przygotuje ognisko. No dobra, no to co? Rachu ciachu. Chrust pozbieramy. O, proszę bardzo, 5. Tutaj krzaki z cyzorykiem. Mamy tutaj kolejne krzaki z cyzorykiem. No i pięknie. Brent prosi mnie o zebranie suchego drewna na rozpak. Dobra, to już wiemy. Doskonale, jesteś bardzo zręczna. Mamy wszystko, co trzeba, aby spędzić tu noc. I można zrobić To zróbmy. A tylko jedną tą rozpałkę, żeby spędzić noc. Całkiem ten, spoko. Bo my nazbyliśmy tego... O, i proszę bardzo, jak spędzimy noc, to dostajemy nagrody plus 10 siły. Brent powiedział nam coś o sobie z zeszłego wieczoru. Pochodzi z królestwa daleko na zachodzie, a przybył tu, aby szukać pomocy dla swojej przyjaciółki Muriel, która zachorowała i potrzebuje specjalnej kuracji. Słyszałem, że do miasta przybył mag. Chciałbym z nim porozmawiać. Myśliwy Brent ma chyba na myśli mistrza Fendrela. Mogłabym mu w tym pomóc, ale najpierw musimy wrócić do miasta. Teraz czuję się lepiej. Dziękuję ci, nieznajomy. Cieszę się, że mogłem pomóc. Proponuję, żebyśmy zrobili pyszny omlet na śniadanie. Omlet? Skąd weźmiemy jajka? Cóż, z ptasich gniazd oczywiście. Nie wiedziałeś tego, jak wy dwoje przeżyliście do tej pory. Brent tłumaczy nam, gdzie można znaleźć jajka w tej dziczy. Potem patrzy na mnie i nagle rozumiem, że muszę zastosować jego teorię w praktyce. Zadanie znalezienia jajek spadło na mnie. No proszę, widzicie, macie... U jajka, ciach, 5. Tu widzę jajka też. Ciach. Są gdzieś jeszcze jaja? Jajka już, tak widzę, nie są zaznaczone. Te pierwsze były tylko. Dobra, ciach, mamy jajeczka. Omlecik. Wiedzie. Smacznego posiłku! Cieszę się, że Filu czuje się dobrze. Proponuję Brentowi, żeby towarzyszył nam w drodze powrotnej do miasta. Razem nasza podróż będzie bezpieczniejsza. Proszę. O, tu jakieś te pszczoły giganty będziemy musieli zaciupać. Ale też odkryło, też patrzę, czy coś nam, jakieś rzeczy możemy tutaj pokraść. Szerszeń. Ale to widzicie, możemy pochodnią, sztyletem. Ciach. I tyle było z... O, jajka się pojawiły teraz. Pozbieramy kwiateczki, a nie, te jagody, tu mamy kwiaty. Ciach, kwiaty, rachu ciachu. W ogóle fajna muzyka jest w tej grze. Tak w tle gra, nie? W ogóle co to możemy, a możemy tutaj gotować też te jajka, patrzcie. 5 omletów. To co, tą też pszczołę zdziabniamy szerszenia.
Czy coś tutaj nam odkryje? O! Nagroda, żądło. Tutaj rachu ciachu. Jakieś tam są skrzyneczki. No, przeszukajmy to. Skóra i pieniążki. Będziemy mogli coś kupić. Może gdzieś kiedyś coś po coś. I co? Tutaj chyba wszystko zrobiliśmy. Tu mamy kwiateczki. Jajka widzę też. Ciach. Mamy tutaj soczyste jagody. Kurczę, tak się niby klika, ale tak w sumie przyjemnie, powiem szczerze. Szerszeń, no to zaraz go dziabniemy, tylko coś przekusimy. Na przykład omleciki. Mniam, mniam. I ciach. Sztyletem. No i mamy kolejne żądło. Ciekawe, czy po co te się przydadzą kiedyś pewnie te żądła. O, jajka też widzę. Ciach. Jajeczka to oczywiście. Tutaj jabłuszka, owoce. Miodne kwiaty. Dobra, w ogóle tu widzę jakiś... Ale nie widzicie, tutaj żeby atakujący szerszeń go zlikwidować, to już potrzebujemy jakichś miksturek, które jeszcze nie wiem gdzie zrobić. Tutaj tego możemy pokonać, a tego też potrzebujemy jakieś mikstury od trutki. A do tego potrzebujemy od trutki i leczniczego eliksiru. No dobra, czyli generalnie możemy na razie tylko tego dziabnąć. Mamy dalej. Mamy teraz, możemy sobie pozbierać jagody. Cztery jagody. Miodne kwiaty. Owoce. Trochę tutaj w tym lesie rośnie surowców do zebrania. Dobra, dawać jagody jeszcze. I krzaki, żeby później jeszcze ognisko też rozpalić, nie? Ciach, wszystko pięknie. I co? I idziemy chyba dalej. Będziemy chyba musieli tutaj wrócić, bo na razie nie mamy możliwości zrobić tych eliksirów, nie? I właśnie, i tutaj się ogólnie demo kończyło, tak więc nie wiem, co dalej będzie. Bo tu na przykład jagody możemy pozbierać. Kwiatuszki. No i szerszeń ciachu, rachu ciachu i postrachu, ale żądło nie wypadło teraz, to lipa. Mamy tu jakieś gospodarstwo, będziemy tu mogli wodę chyba zebrać, ale tu widzę teraz tak, jajka są. Coś tu jeszcze, no tu na pewno kwiaty, o, musimy coś przekąsić. Dobra, myślę, że... Ogólnie to mamy bardzo dużo jagód. Ja myślę, że je trochę zużyjemy. Tak, żebyśmy mieli dużo już 102 siły, nie? Na przyszłość. Zdobywasz osiągnięcie silne. Zgromadź co najmniej 100 punktów siły. No proszę. Ja nie spodziewałem się, że to by jakieś osiągnięcie za to będzie. Na jakiś kwiatek w ogóle zielasz. Zbierz 30 ziół. Ale teraz achievementy nam wpadają. To teraz za zebranie tych jagód. Nie, nie ma. No dobra. Możesz nabrać wody z tej studni. No dobra. Aha, dobra. Widzę, że wody to możemy tak nabierać ile chcemy. Witajcie na mojej farmie. Szukacie pracy? Rolnik szuka pracowników do swojej farmy. Jego dwaj synowie zabrali trochę towarów do miejskiego domku, ale to jeszcze nie wrócili. W międzyczasie nagromadziło się sporo pracy. A, ale widzicie. Muszę mieć słaby 10, żeby w ogóle... O, dobra, jajka widzę. Żeby w ogóle móc z nim pogadać. Znaczy zadanie wziąć, zabrać, nie? Powiedzmy. Czyli musimy iść tak i tak dalej na razie. O. Tu jest jakiś rybak, jakiś te. Dobra, może pozbierajmy wpierw wszystko, co się da tutaj.
to tego pewnie nie będę mógł, no tak, bo tu odtrutkę musimy zrobić. Ale patrzcie, możemy iść dalej do Hatinki. Znaczy, nie do Hatinki, tylko po prostu dalej ścieżką gdzieś. Trzeba pamiętać też, żeby tam wrócić... O, jajka, znaczy by mógł też wrócić na ognisko, żeby... A nie, mamy tutaj ognisko. Nie, to spoko, to zaraz zrobimy sobie tutaj ten omlety. Tu w ogóle jakiś szczur widzę. Z tym jeszcze nie możemy wygrać. Jakiś ziomeczek siedzi pod palmą. Pewnie to urlop ma, nie? I reklamowali, że to będą Malediwy, ale wysłali go po prostu tutaj, no, pod palmę. Szczura, szczura to dziabniemy. Łatwo. O, i możemy iść ten, do jaskini. Weźmy jajeczka. Dobra, może weźmy od razu... Ugotujmy, ile się da tych jajek. O, proszę bardzo, 7 omletów. Pogadajmy z rybakiem. Przemytnik. Hej, nie widziałem was tu wcześniej. Jesteście głodni? Przemytnik gotuje zupę z korzeni. Mówi, że byłaby o wiele smaczniejsza, gdyby dodał do niej mięso kraba. Mieliśmy spróbować kraba na plaży. O, jest. Krab. A ten co tu, ziomeczek? Dziczownicy zjadły wszystko. No dobra, kraba. No mamy kraba. Tu mamy też kraba. I tutaj też. Czyli takie generalnie pokazuje nam, co możemy zbierać, nie? Na tych. Dawaj. Macie krabę? Świetnie. Rachu ciachu. Gotowany krab. Gotowy. Przemytnik daje wam spróbować swojej zupy. Jest naprawdę smaczna. A, patrzcie tylko, że musimy ugotować zupę, musimy jeszcze korzenie zebrać. A, i dopiero za kasę też. O, mój umysł jest zamglony. Jakieś korzenie też musimy zbierać, żeby mu ten... zupę zlecić do gotowania. Dobra, ale pogadajmy tutaj. Witaj, czy chcesz mi pomóc? Konstruktor łodzi buduje nową łódź. Jeśli chcemy, możemy mu pomóc. Ukończyć ją szybciej. Nie mamy siekiery, nie mamy drewna, nie mamy... smoły? Tak, smoły. No dobra, czyli jemu to jeszcze nic nie pomożemy. Ale spróbujmy iść droga do zachodniej bramy. Ile mamy sławy w ogóle? Bo potrzebowaliśmy 10, a nie mamy. Ciekawe, czy w ogóle my możemy tutaj mamy nieograniczonym ekwipunek? No pewnie tak, bo to jest taka prosta gierka, żeby po prostu sobie poklikać, nie? Mamy, o, bramę miasta. Dobra, to zbierajmy co się da, czyli jagody. Jagody zawsze się przydadzą. Jajka na omlet. O, tu też kraby widzę. Kraby się zawsze też przydadzą do gotowania. No dobra, i teraz co? Aha, dobra, jeszcze tutaj mamy. Możemy tego zająca ubić? Nie. Ale mamy tu jeszcze jajka. Czy coś można poklikać? Nie, to pewnie pokazuje, co można po kolei klikać. Dobra, kto tu mamy? Żona rybaka. Witajcie w naszej skromnej siedzibie. Jak mogę wam pomóc? Ja. O, kup towary. Można u niej kupić wędkę na przykład. Proszę, czy możecie mi w czymś pomóc? Syn rybaka chce zbudować wielki zamek z piasku. Chętnie mu w tym pomożemy. Tylko, że nie mamy łopaty. Tutaj nie kupimy łopaty. A może jeszcze rybak? O, co ja mam zrobić? Nocny sznur zniszczył łódź rybaka. Bez niej nie możemy łowić ryb i zarabiać na życie swojej rodziny. Gdzie ja znajdę pieniądze na nową łódź? Rybak potrzebuje nowej łodzi. Choć przemytnicy mają łodzie na sprzedaż, rybak nie ma wystarczająco dużo złota, aby ją kupić. Czyli pewnie musimy pierw pomóc tamtemu ziomkowi zbudować łódź,
żeby później ją dać Rebekowi. Dobra, zobaczmy teraz. Proszę, zlitujcie się nade mną. O, chcę ciacho, żebrak błaga was. Czyli jajecznicę, no jajka, omlety to mamy, byśmy mogli budować, tylko nie mamy jeszcze ciacha. Ciacho jeszcze nawet chyba nie umiemy gotować. Dobra, pójdźmy do zameczku. Uważajcie, Ewu czy Kije, to miasto nie jest bezpieczne. Spotkamy kobietę w pelerynie, która ostrzega nas przed niepotrzebną wizytą w mieście. Podobno teraz jedynym bezpiecznym miejscem wydaje się być ukryta wyspa. Nigdy nie słyszałam o takim miejscu. Zapomnijcie o tym. Myślałem, że jesteście jednymi z nas. To było podejrzane. Idziemy. No i co? Mamy dziedziniec. Zbieramy soczyste jagody. W ogóle tu widzę jakiegoś jaszczura, nie? W ogóle tu dużo widzę opcji dialogowych. O, możemy nawet wodę pozbierać też. W byciach. Zbiornika. Nie wiem po co nam tyle wody, ale możemy. I ogólnie tu widzę dużo opcji. O, co to? Jajko. Coś jeszcze tutaj mamy, jakieś jajka. Dużo opcji dialogowych tutaj widzę też. Jakiś... Tu jest, widzę jakieś kurde... Co to w ogóle jest za jaszczur? Ale tu widzę, że coś się stało, bo tutaj jest nawet trup. Dobra, ale myślę, że dalej pójdziemy w następnym odcinku. Jestem ciekawy, czy w ogóle wam się spodoba ta gierka, czy w ogóle będzie się oglądała, nie? Jakby co, dajcie znać w komentarzu, jak wam się w ogóle podoba ta gierka, czy byście to oglądali chętnie, czy nie. I no cóż, na pewno jeszcze nagramy jeden odcinek z tej gierki i zobaczymy, jak wam się będzie to wyglądało. A tymczasem dzięki, że oglądaliście, dzięki, że byliście. Jak wam się podobało, lajka w górę, komentarz koniecznie i subskrypcja. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!